Serdecznie dzisiaj słuchajcie, co ja dzisiaj tutaj mam dla Was? Foto Smarta 7520. Jest to model, który już nie jest produkowany. Nie udało się coś takego zdobyć nowego w granicach 500 zł. Można poszukać, jeżeli nie znajdziecie, odezwijcie się do mnie, ja Wam coś takiego znajdę. Całkowicie nowe jest to urządzenie, dlaczego chciałem je Wam pokazać. Posiada ADF, Wi-Fi, czyli wydruk dwustronny, a najważniejszą domeną tego urządzenia jest to, że jest tania tramet, czyli 364 wkłady. Razy 5, bo jeszcze jest małe foto, ale nie patrzmy na niego, patrzmy na te pozostałe koszty 20 zł, tak jak w B110 20 zł, jeden atrament, 15 kolorowy, to są dobre zamienniki, tańsze zamienniki też są, ale nie, proponuję ich zawsze używać z uwagi na to, że głowice jednak trzeba oszczędzać. Słuchajcie, ono przed momentem zostało przede mnie skonfigurowane, jeżeli chodzi o to urządzenie. Całkowicie nowe. Ono, jak zauważycie, posiada w tym momencie zainstalowane 5 wkładów. To jest 364, też setup, ale on służy tylko i wyłącznie do wydruku fotograficznego. Obciążymy to urządzenie zaraz i zobaczymy, co ono potrafi. Tak jak wcześniej wspomniałem, żeby to menu generalnie... Może jaki minus? Nie ma języka polskiego, nie jestem w stanie tego zrobić, żeby było w języku polskim, jest tylko w języku angielskim. Cała procedura konfiguracji wszystkiego jest trywialnie prosta, jeżeli chodzi o użytkowanie. Ekran dotykowy chodzi rewelacyjny. Print raport, zaraz Wam pokażę, jak on drukuje grafikę. W internetach ja na Allegrach znalazłem, możecie sobie prześledzić ten rynek, ale jak szukasz urządzenia do biura atramentowego, które ma tak tanie materiały eksploatacyjne, to jest rewelacyjne rozwiązanie. Zobaczcie. Wydruk, foto, no, ta drukarka w tym momencie, ja zrobiłem parę stron wydruku, mamy 6 stron wydruku. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o raport, tak jak w większości przypadków raporty. No i co jeszcze takiego z tym urządzeniem? Opcja, jeżeli chodzi o opcję bezprzewodową, konfiguracja trywialnie prosta. Zrobiłem to w moment, funkcjonuje teraz na jednym z moich komputerów. Nie jakoś specjalnie sterowników chyba nie ściągałem, skorzystałem z tych, co producent dostarcza i drukuje. Zaraz zobaczycie, jak drukuje grafikę. Zbiera się niesamowicie. Konfiguracja banalnie prosta. ADF przetestujemy. Czyli automatyczny podajnik dokumentów, kopia, niech zrobi w czarnym, zobaczymy, jak to się zbierze z tego ATF. Jest to ADF jednostronny, nie jest ADF-em dwustronnym, czyli nie wciągnie, jeżeli byśmy mieli dwustronną kartkę i nie przeskanuje z drugiej strony, to pamiętajcie o tym. Kopia czarno-biała, rewelacja, to teraz zróbmy coś. Bardziej, słuchajcie, zwróćmy do menu głównego. Menu główne, z tego co widzieć, to mamy i kopię, mamy skan, mamy fax. Nie wiem, teraz fax używany i całą resztę konfiguracji, również funkcja e-print, wydruki z urządzeń mobilnych. Bardzo prosto jest to skonfigurować. A teraz zrobimy jedną podstawową rzecz. Ja, słuchajcie, przejdę na ekran monitora i tradycyjnie spróbujemy obciążyć go ten sprzęt właśnie taką grafiką i zobaczymy, jak on sobie poradzi, bo graficznie fotosmarty bardzo ładnie drukują. Ja już jeden sobie wydruk zrobiłem, dlatego wiem. I wyślemy teraz ten właśnie rysuneczek do urządzenia, które ja uważam, że jeżeli chodzi o urządzenie biurowe, atramentowe, niewielkich gabarytów i przede wszystkim to, że tani atrament bez żadnego kombinowania z chipami, bez żadnego kombinowania, czy to będzie drukować na zamienniku, bo drukuje bez najmniejszego problemu. Zobaczcie, jak sobie pięknie radzi z tą grafiką. No ja jestem zdumiony tym urządzeniem. To akurat specjalnie jest zamówione pod kogoś i cieszę się, że je znalazłem. Zobaczcie. Zobaczcie na jakość tego wydruku. Fakt, że to jest oryginalny atrament, ale w tym momencie zastępcze wkłady do drukarki naprawdę są niesamowicie wydajne. Ja osobiście korzystam z wkładu 364, tylko do modelu B110, tych wcześniejszych modeli, a ten jest po prostu wyposażony, ten model we wszystko. Jeszcze ma oczywiście dodatkowy podajnik na papier foto, on jest tutaj. Jeżeli będziecie chcieli zdjęcia drukować, jest taki osobny podajnik. Oprogramowanie, które HP daje, jest tutaj zainstalowane, bo ja to z marszu ściągnąłem z tego, co zainstalowałem, przepraszam, z nośnika, który udostępnia producent. Konserwacja drukarki, zobacz, to jest drukowane, preferencje, to wszystko znajdziesz. Ustawienia printa, czyli wydruk z urządzeń mobilnych. To jest naprawdę bardzo proste oprogramowanie, które bez najmniejszego problemu może wykorzystać. Raporty, strona diagnostyczna, wyrównanie, ewentualnie stany głowic. Wszystko tutaj sobie w tym oprogramowaniu
odczytasz. No i stany atramentów oczywiście są to setupy, czyli te pierwsze startowe wkłady. Myślę, powiem Wam szczerze, że naprawdę klient będzie zadowolony, a patrzę na to, że ta drukarka posiada wszystko to, co potrzebujemy. Oczywiście duplex też posiada, nie wiem, czy je wspominałem, no ma wszystko. Nowa gdzieś w granicach 500 zł można znaleźć. Jak nie znajdziecie, odezwijcie się, Was pokieruję tam, gdzie można. No jakość wydruku co do parametrów wydruku, no rewelacja. Polecam, jeżeli będziecie szukali czegoś takiego. Miłego dnia, łapkę do góry, suba dajcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja biegnę dalej do pracy i do zobaczenia później lub jutro. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. Dzięki, cześć.